Cześć, jest 4 rano, a ja jestem już prawie na miejscu docelowym, gdzie będę dzisiaj robiła zdjęcia. Mam w planach robienie zdjęć upatrzonej kępy drzew i troszeczkę takiej okolicy wokół nich, ale ponieważ jest nieprawdopodobnie piękna mgła, to po drodze zatrzymuję się, żeby chwycić to, co mi się spodoba. Ta mgła, która była bardzo gęsta, jak tylko tutaj dojechałam, ona bardzo szybko opada. Wygląda na to, że ona się będzie utrzymywała jeszcze przez jakiś czas, ale ponieważ z każdą chwilą się zmienia i światło, i właśnie przez to też charakter mgły, charakter całego krajobrazu, no to muszę się spieszyć. Tutaj są fajne płotki. Nie wiem, czy one będą wystarczająco wyraziste, czy będą miały wystarczającą moc do tego, żeby udźwignąć to zdjęcie. Mam tutaj bardzo ładny motyw, który wyłania się z mgły jeszcze ciągle. Ta mgła się rozprasza, ale nadal jest jej sporo. Jedno drzewo pochylone i dwa rzędy tych kołeczków takich wystających, takich tworzących tutaj ogrodzenie, między nimi jest drut chyba rozciągnięty. Tamto drzewo jeszcze ciągle jest w cieniu, ale te pierwsze plany już z tego, nie w cieniu, tylko we mgle, ale te pierwsze plany już z tej mgły pomału zaczynają wychodzić, przez co buduje się perspektywa. Jest pierwsza warstwa wyraźniejsza, druga mniej, kolejna, a tam, po tamtej stronie jest obłęd, ponieważ wychodzi w tej chwili słońce zza drzew. Mgła, jak doskonale wiecie, doskonale izoluje wybrany obiekt z tła. No ale trzeba mieć ten wybrany obiekt. Ten najważniejszy element musi być wyraźnie widoczny. Może nim być drzewo, może być słup telegraficzny, może być jakiś budynek, który ma ładny kształt, gdzieś w okolicy stoi. Nie ma znaczenia. Ten obiekt jest punktem odniesienia, czyli zaczynając od niego budują się kolejne plany, bo to chodzi nie tylko o izolację jako taką, że możemy wyciągnąć dany obiekt z tła, co oczywiście też jest ważne, wiadomo, ale chodzi też o to, że dzięki mgle budują się kolejne plany, buduje się przestrzeń. I tutaj zaczyna się właśnie to piękno mgły. A oprócz tego jeszcze całe zdjęcie nabiera takiego bardzo delikatnego, miękkiego charakteru. Te drzewa, które tutaj są, wyglądają bardzo ładnie, bo to jest taka kępa drzew pośród pól i łąk. Jedyny problem, który z nimi jest i który już wcześniej wydawało mi się, że może to być jakiś kłopot, to jest to, że one mają taką równo ściętą górę. Ale nie szkodzi. Za chwilę wyjdzie słońce, bo ono cały czas jest jeszcze tam za chmurami, za drzewami, więc mam trochę czasu, żeby tutaj porobić jakieś jeszcze inne zdjęcia, ale ono za chwilę wyjdzie i mam nadzieję, że podświetli mi trochę z boku, trochę może nawet od tyłu te drzewa i wtedy uzyskam jeszcze lepszy efekt i nie będę musiała skupiać się na tej kępie całej, myśleć o jej górze, tylko ją sobie odpowiednio przytnę. To słońce wygląda fenomenalnie. Natomiast na zdjęciach, nie wiem jak to będzie, mam pewne obawy. Raz, że tutaj nie mam takiego właśnie wyrazistego jakiegoś elementu na pierwszym planie. Wszystko jest w słońcu, we mgle, takie skąpane, umoczone, otoczone tą mgłą. A z drugiej strony jest to wszystko tak miękkie, że przestały się te plany rysować. Wszystko się otoczyło tą mgłą, ponieważ mam wrażenie, że tej mgły jest więcej, że ona gęstnieje. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego, że słońce ją podświetliło i takie jest wrażenie, czy ona rzeczywiście zaczyna się robić coraz gęstsza.
planowałam, żeby porozmawiać dzisiaj z Wami trochę o kompozycji zdjęcia, bo planuję zrobienie we wrześniu kursu, z tak którego motywem przewodnim będzie kompozycja. Zauważyłam, że jest mało takich materiałów właśnie na temat kompozycji. Wszędzie się przewija tylko ten trójpodział i trójpodział, który jest coś taki, no dobra, to inny temat. Do czego zmierzam? Że chyba nie pogadam na ten temat dzisiaj, dlatego że są takie warunki, że po prostu aż, no, ktoś jedzie na rowerze, wykorzystam to. Są takie warunki, że szkoda po prostu czasu mi w tej chwili. Może jak ta mgła już opadnie, jak to wszystko się zmieni, to jeszcze wrócę do tego tematu. Ale chyba dzisiaj nie, chyba nakręcę osobny film, usiądę spokojnie w domu, przygotuję przykłady i opowiem, co ja myślę na temat kompozycji. A jeśli Wam się to będzie podobało, no to wówczas zapraszam Was do tego kursu właśnie. Mam tutaj mostek. Sam mostek nie jest ładny, bo jest takich kształtek. Po drugiej stronie metalowy, też bardzo nieciekawy, ale to, co dzieje się za mostkiem, jest bardzo fajne. Jeżeli dojdzie tutaj słońce, nie wiem, czy ono się tutaj będzie miało szansę przebić, bo wschód jest po tamtej stronie, więc długo musiałabym czekać na to. Gdyby tutaj zaświeciło słońce, byłoby super, bo jest ta gałąź ułamana, która schodzi do wody. Widzicie tą gałąź? Chyba nie. Moment. O, teraz będzie dobrze. Gałąź ta ułamana, która schodzi do wody i ona bardzo ładnie się zarysuje. I gdyby ta mgła opadła, była niska, to w ogóle byłoby super. Także ja myślałam, że ja tutaj od samym świcie będę robiła zdjęcia, ale widzę, że ten moment trochę późniejszy, wbrew pozorom, będzie lepszy do zdjęć. Trafiłam na wybieg dla koni. Ja ostatnio jestem wielkim fanem szerokich kadrów, ale nie tylko szerokich. Też takich jakby specyficznych zaczynają mi się znowu podobać, bo już kiedyś byłam w tym miejscu, lubiłam takie zdjęcia. Zdjęcia, które są płaskie, które nie mają wyraźnego światłocienia, gdzie światło jest bardzo rozproszone, gdzie jest szeroki kadr, jest dużo elementów różnego typu, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy mało na tym zdjęciu się dzieje. I tym głównym bohaterem jest właśnie światło. I wydaje mi się, że tutaj, mając te wszystkie elementy, będę w stanie zrobić właśnie takie zdjęcie. I jeszcze pewnie kolory zrobię takie, one i tak są pastelowe, ale jeszcze bardziej podkręcę tą pastelowość, żeby było to wszystko takie właśnie... To słońce, które jest za mgłą, powoduje, że jest szansa na taki płaski obraz. A jednocześnie przez to, że jest mgła, to te plany jednak będą się budowały. Super. Tam jest przystanek autobusowy. Podejdę do niego i będę chciała też go sfotografować. Moje upatrzone wcześniej miejsce przez tą mgłę ciągle jest jeszcze za ciemne. Wrócę do niego, będę tam robiła zdjęcia. Nawet jeżeli nie będzie mgły, to też będzie ok. Natomiast w tej chwili wykorzystam to, co dzieje się tutaj, czyli podejdę tam i tam zrobię kilka zdjęć. Zmierzam w stronę przystanku. Tutaj mgła ciągle jest gęsta. To miejsce jest dziwne. Z jednej strony są trawy, które są fajnie oświetlone słońcem, ale ciągle jest mgła, więc nie wiem, czy uda mi się chwycić tu jakiegoś głównego bohatera. Tam dalej są szklarnie z taką pozrywaną folią, więc może z nich zrobię głównego bohatera. Może to się nada. Ostatnio mnie interesują takie klimaty podmiejskie, wiejskie, nie tylko taka przyroda, ale jakiś taki element ludzki. Kiedyś tego strasznie nie lubiłam, a w tej chwili zupełnie mi się pozmieniało i bardzo mnie to interesuje. Natomiast to, co mnie niepokoi tutaj, to, że tam rosną takie krzaki i tam jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich kęp krzaków i one są tej samej wielkości, tej samej wysokości, znaczy prawie tej samej. I to może być zbyt monotonne, ale nie szkodzi, spróbuję zaraz to zrobić, bo przystanek autobusowy jednak przy tym oświetleniu wydaje mi się, że się nie sprawdzi. Pod słońce ten obraz był fajny, natomiast ze słońcem już tak dobrze nie wygląda. Całkiem nieźle to wychodzi. Jestem zaskoczona. To nie jest taki obraz, którego się spodziewałam, ale i tak jest świetny. Jest taki bardzo, bardzo miękki
i mglisto tajemniczy. Idąc w to docelowe miejsce, do tych drzew, co na początku chciałam tam robić zdjęcia, zatrzymałam się jeszcze, ponieważ przechodziłam obok, i jeszcze raz przy tym wybiegu dla koni. Słońce w tej chwili jest w zupełnie innej pozycji, jest dużo wyżej. Mgła w dużej mierze opadła, tam jeszcze trochę zostało jej w tle. I w związku z tym zmieniła się kompletnie sytuacja. Dlatego warto jest robić dużo zdjęć, ale warto jest robić te zdjęcia w tym samym miejscu nawet 10-15 minut później. Oczywiście nie zawsze, bo czasami ta pogoda tak się szybko nie zmienia, ale zwłaszcza o wschodzie czy o zachodzie warto jest wrócić w to samo miejsce, w którym się robiło zdjęcia 10-15 minut temu, pół godziny temu, ponieważ te miejsca się bardzo zmieniają. I oczywiście efekt, czyli końcowy, czyli same zdjęcia też wychodzą zupełnie inne. Zobaczcie, jak wyglądają te zdjęcia zrobione przy zupełnie innym położeniu słońca i innej ilości mgły. Zbliżam się pomału do tego wybranego przeze mnie miejsca. Tutaj po drodze też są bardzo ładne kadry. Za chwilę do nich pewnie wrócę. Zrobię też zdjęcia. Mgła zanika, jest jej już malutko, ale mimo wszystko troszeczkę jeszcze gdzieś tam po krzakach się chowa. Więc mam nadzieję, że to takie lekkie zamglenie tła będzie widoczne i dzięki temu odizoluje mi część głównych motywów od warstwy lasu czy od innych drzew. Ta kępa drzew, o której mówię od samego rana, jest właśnie tutaj. Wygląda bardzo dobrze, natomiast jest trochę taki problem, jeśli tak mogę w ogóle to nazwać, z mgłą, że ona nie opada, nie osiada, tylko się rozprasza. Nie ma tego elementu, tej niskości mgły. W związku z tym, no, liczyłam, że ona się trochę jednak będzie snuła po ziemi. Ale może to nie ta pora roku, a może to nie te warunki pogodowe, nieważne. I tak trochę jeszcze jej jest, więc ona troszeczkę gdzieś tam ten obraz rozmywa, ale nie jest to taka, nie jest to, o czym myślałam. Rano słońce było mega przysłonięte tą mgłą, w ogóle nie świeciło, a jak zaczęło świecić, to ona już bardzo mocno się rozeszła. Więc wykorzystuję te warunki, które są, bo to, co się dzieje tutaj z drzewami, też jest świetne. To miejsce jest fenomenalne do zdjęć. Strasznie się cieszę, że je odkryłam. Ja je widziałam wielokrotnie jadąc drogą tutaj, ale nigdy nie podchodziłam bliżej. A tu jest tyle motywów, te wszystkie płotki, takie te patyczki przechylające się na jedną, na drugą stronę. Wolałabym oczywiście, żeby nie było tutaj w tle jakichś domów, domków i tak dalej, ale one są na tyle porozrzucane i na tyle są małe, że bardzo to nie będzie przeszkadzało. Bo jak wspomniałam, lubię takie ostatnio fotografować elementy ludzkiej działalności w przyrodzie, ale większość takich domów no, niestety nie jest zbyt ładna. Zdecydowanie wolę albo jakieś ruinki, albo po prostu jakieś takie nie domy, tylko jakieś takie inne budowle. Coraz lepsze motywy tutaj znajduję. Słońce jest na takiej wysokości, że jeszcze przez te najwyższe drzewa jest filtrowane, więc światło takimi smugami pięknymi tutaj idzie i troszeczkę w tych smugach jeszcze jest mgły. Jestem rozanielona tym, co tutaj zastałam. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie aż taki fajny układ tego wszystkiego. Ten rosa, która się zbiera na trawach, też wygląda bardzo dobrze, bo daje takiego światła jej. Nawet jeżeli jej nie widać, nawet jeżeli te trawy wyglądają normalnie, to światło inaczej się odbija, bo krople rosy je po prostu rozpraszają i odbijają i to wszystko zaczyna takiego życia nabierać. Już chciałam się zbierać do domu, ponieważ słońce jest no całkiem wysoko, ale zauważyłam tutaj takie trawy. One są pokryte rosą, więc wiadomo, to zawsze fajna rzecz jest. Natomiast one też mają fajne kolory. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że no niby nic takiego, trawa jak trawa.
ale w momencie, kiedy się do niej podejdzie tak jakby pod światło i się wyłapie jakieś pojedyncze trawki z pomiędzy tego całego gąszczu, to wydaje mi się, że to może bardzo dobrze wyglądać. Znalazłam śliczną mikropajęczynkę tutaj. Słońce jest już bardzo wysoko. Niby nie jest tak późno, bo jest w 6:30, ale no o tej porze roku za chwilę będzie najkrótsza noc. Ja też sobie wybrałam moment na zdjęcia o świcie. No nieważne, w każdym razie kończę zdjęcia, wracam do domu. Żegnam się z Wami, zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w następnym filmie. Pa! Mały aneks do filmu. Jest sezon na maki, więc wracając do samochodu, kiedy napotkałam rosnące na poboczu maki, nie mogłam się im oprzeć i oczywiście, że zrobiłam im parę zdjęć.